Nie no, piękno dzikiej wody. Seba właśnie suma holuje. Pierwszego w życiu, kurwa. Pierwszy w życiu sum, już jest prawie przy brzegu. Już go widzieliśmy. Jest. Łopie! Elegancki! No, to ci powiem. Ładny. Mamy go. Piękny, 1,20 m musi mieć. To jest zadowolony, co? Co za woda? Hola amigos! Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy coś innego. Kończymy z komercjami, przynajmniej na dzisiaj. Jesteśmy na Starorzeczu Wisły. Dokładnie Zakole B. Okolice Zatora. O, 10 km od Zatora około. Fajna dzika woda. Można powiedzieć, że coś nowego. Będziemy sprawdzać się w czymś innym niż komercja. Nie wiadomo, że na komercji jest trochę łatwiej. Tutaj trzeba wypracować sobie tą rybę. Dokładnie. Jakbyście się zastanawiali, czemu Jacek ma kosę w ręce, to przygotowywał stanowisko. Za chwilę zobaczycie. Trzeba było sobie przygotować. Nie jest to tak wygłaskane jak na komercji. Nie ma tu co prawda toi, ale też taka dzikość. Jest bardzo przygoda. Fajna. Jest przygoda, jest fajny klimat. Bardzo ładne miejsce, nie ma za bardzo ludzi. Ptaki ćwierkają. No super, super, super woda. Zobaczymy jak wyniki. Na razie sądowaliśmy, było tak mniej więcej 3,5 metra, takie koryto, 2,5 metra gdzieś przy brzegach, grążele, coś się dzieje, fajnie, fajnie. Fajna zróżnicowana woda. No, także zobaczymy się może przy rybie, albo przy jakiejś innej okazji. Tak, no trzeba powiedzieć, że Jacek już siedzi od wczoraj, tutaj z chłopakami, no i mieli jakieś rybki. No, kolega tam złowił karpika, nie ważyliśmy tego, no bo to takie małe karpiki, także nie wiem. Kilówki, 1,5 kilo max, no i... no. Ale coś się dzieje, jak to mówią, ręce śmierdzą rybą. Dokładnie. To jest najważniejsze na takich wodach. Dokładnie, dokładnie. Każda ryba z takiej wody dzikszej cieszy. Cieszy, naprawdę cieszy. Jedno stanowisko musimy przygotować, także... Jest sprzęt. Człowiek lasu jest na gotowości. Bieszczadzkie zakapiory. Tak to wygląda przed. Za chwilę zobaczycie, jak będzie po. Trwało to zaledwie 3 minuty. Także dosłownie. Odpowiedni sprzęt i... odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. I miejscóweczka zrobiona. Pięknie. W dziczy. Nie jakaś komercja. Nie, nie. U mnie na początek leci miksik kukurydziany. Pelet, kukurydza z konopią, do tego jeszcze baby corn i tu na haczyk pójdzie. Koński ząb truskawkowy, podbity wiggly kukurydzianym. Drugi zestaw, squidowy. Tutaj mam bolsenkę, squidowe kulki, pelecik. No i na haczyku waftersik squidowy ze sticky. Tak to wygląda na dirigu. Zobaczymy, co z tego będzie. Pokażę wam, jak to wygląda. Przez dzień jeden karpik wpadł. Miejsce jest naprawdę urokliwe. Tutaj mam wędeczki. Tu, gdzie wcześniej karczowaliśmy. A tak to wygląda. Pokażę wam nasz obóz. Fajne rozlewisko. Tu jest takie zatopione drzewo. Pięknie to wygląda. No a tu już przechodzimy do naszego obozu. O!
nie? Coś pykło u mnie. Założyłem tu kukurydzę i już było pyknięcie. Jest pierwsza rybka. Delikatna zmiana pogody i coś się dzieje. Tak się prezentuje nowa wędeczka. To by było na tył. Maluszek. To się da, że pełno łuski. No ale już będzie zjeść. No już nie taki maluszek najmniejszy. Pierwsza rybka. Z nowej wody. Duża, nieduża. Ale na Polsenkę, dobrze. Dobry prognostyk. Jacek miał piękną rolkę z rana. Teraz ja, no i jest. No, taka miejscóweczka. Leci do wody, ładną miejscówkę. No, płyń, koleżko. O, podszedł. Ale go widać pięknie. No, stoi się tam domem. No. Mała aktualizacja. Chłopaki się zwijają tutaj. Część ekipy. Ja przenoszę się tutaj pod drzewo. Tam ma wędki Łukasz. Tutaj Jacek. Teraz wjeżdżam z nowym towarem. Kukurydza, pelet kukurydziany, trochę peletu, konopi, a na haczyku taki pop-up, orzech tygrysi i brzoskwinia z kukurydzą i trochę kulek pokruszonych, pociętych. Zobaczymy. Mam w planach grubiej zasypać. No a na drugą wędkę pójdzie bolsena, bo na to była rybka. Tak to wygląda. Dobra, na drugą wędkę idzie waftersik bolsena na dirigu, bransoletka z bolseny i miksik tutaj, pelet, pokruszone kulki zalane squidem. Zobaczymy. Łukasz, jak oceniasz? Łomżing. Wypiję zdrowie za te kulki. Za te kulki. Wielkiego łowcy. Tak. To nie jest piwo. Żeby się wiodło i... To nie jest piwo. Mamy coś większego? Patrz, co się dzieje. Seba, przy okazji nowa wędka na nowej rybie, także... Nowy kołowrotek. No. Ja pierdolę. Będzie piąteczka. Myślę, że to będzie 5 plus. No, ściągaj ją. Ale spokojnie, jak ona tam... Patrz, co robi. Mamy przed burzą. Może zaczną brać, ale piękny odjazd. Bransoleta Bolsena. Bransoleta Bolsena pokazał wam. Polecam się. Już się sprawdziła, nie była nawet godzinę w wodzie. Kurwa, on bije głową tak. Dobra, zobaczymy jak wyciągnie.
Nie no, piękno dzikiej wody. Seba właśnie suma holuje. Pierwszy w życiu sum, już jest prawie przy brzegu. Już go widzieliśmy. To może mój podbierać go z mojej ręki, nie? Nie wiem. Ale to piękny sum. Zupełnie inaczej właśnie walił niż kart, kurwa. Piękny jest. Co on robi? Zobaczymy, tutaj walczy, pokażę wam. Pa. Jest! Łopie! Elegancki! No, to ci powiem! Ładny! Ale my nie mamy nawet metra, żeby go zmierzyć chyba. Jest nasz! Nie? Jeszcze! Dawaj go! Piękny, ty, ledwo wchodzi do podbieraka. Ej, ej, ej. Ja pierdolę. Mamy go. Piękny, 1,20 musi mieć. To jest zadowolony, co? Co za woda? Ej. Tu i teraz go. O, teraz. Piękny, sum. No, ja pierdzielę! Dzwonię do ściemy. Ile to waży? Ja pierdolę, chyba. Ja! Piękny! No i mamy to. Patrzcie na to. Dzika woda. Patrzcie to. Po prostu coś niesamowitego. Pierwszy w życiu sum. Pierwszy w życiu sum. I taki. Ma około, myślę, że 1,20 m. Nie mamy metra, bo nie zajmujemy się sumami. Ja wyciągłem chłopie miarkę wczoraj. Ja mam gdzieś chyba, chociaż nie. Może go zmierzymy, może się uda. Nie, zrobimy jeszcze foto. No ale patrzcie to. Patrzcie jakie wąsiska. Ale jaki ładny. Patrzcie jakie wąsiska. Patrzcie tu jaki ma ten, moro ciapki. Taki granitowy. Mega. No. Ja to letka z Wolseny. Ledwo, ledwo rzucony. Nie wątróbki czy coś, tylko... Wolsena. Wolsena, a jako tu ma płetwę słodką. No. Piękny. Pierwszy sum jakiego widzę na żywo. No. Dobra. Ważymy. Oficjalnie? Oficjalnie. No, 14. 14 kilo sumik? No. Jest dwucyfrówka. Jest dwucyfrówka. Piękna rybka. Piąteczka. Piąteczka, panowie. Kurwa, mamy no, to. Siedzi. Proszę bardzo. Wypuszczamy sumika z wody. Znaczy do wody. Przy takiej rybie można stracić. No. Spróbuj go jeszcze do zdjęcia. Spróbuję wam go jeszcze pokazać. Fajnie odetchnął. O. Poszedł. Nie chciał już zdjęcia. Ale piękny. Poszedł. Popłynął. Mamy to, panowie. W takim miejscu to jest po prostu coś pięknego. Coś pięknego w tym miejscu. No, sum pobudził apetyty chłopaków. Wielkie przezbrajanie, przerzucanie. Co tam ma Jacek? Ja przejdę na tradycyjnie na bolsenkę. Haczyk z nasza, czwóreczka. Pięknie to wygląda. Myślę, że coś będzie z tego. Taki zestawik. Ja akurat założyłem też haczyk z nasza. Ale dam tonącą SK30 zalaną dipem Bolsena Squid jakiś miesiąc temu, także trochę się wymoczyła. Myślę, o, że fajnie się no może być coś z tego. Może coś z tego być, no. Dobra. To fajnie. Po ostatniej nocce, całą noc zlało. Jacek teraz piękna rolka. Chyba jajco. Ale pojechało pięknie. Kręciłem, aż krzyczę, to nie jest żart, leć! Na bolsenkę? No. Ziaren już nie mamy. No, teraz sypałem. Dobra, spokojnie. Wybacz, wybacz. Jakiś kulek się sypnie, sypnie. No, ale rolka była. Było wyczekane. Thank you.
Zaczynamy się zbierać, a tu taka rolka u Łukasza. Pojechał, siedział przy kiju, a coś dużego, parzek wędka. Jest. Wyczekane, wymarzone. Pięknie, a przed chwilą mówił, że znowu bez brania. A tu taka rola. Ale jest palpitacja. Nie? Są emocje. Ja prawie wszedłem do tego i to widziałem. No ja widziałem, jak przy kiju było. Na spokojnie. Fajnie? Bez nerwów. Czuć masę? Czuć. Może na bolsenkę? Tak. Jest ta czarodziejska kulka, co nam nie zdradzi chyba. Nie, na bolsenę to ma. Ale stamtąd co mówiłem, że będziesz tam daleko? No, blisko. Daj go w drugą stronę wędkę może. Dobra, dajmy. No, ale nie... O, poszedł. Dobrze. Jak miałeś tamtą, to wyszedł. Tak mi się wydaje. Samoloty nisko nad głowami, a tu takie rzeczy. A wali tak dziwnie głową, czy nie? Co, wszedł w zaczep? No to trzeba poczekać. Łukasz, da ci zobaczyć, co to było. No gdzieś tam pod tym drzewem się mu zerwał. To nie wiem, co zobaczy, ale biegnie. Nagram, jak biega. Chłopie, to jest twój najdłuższy bieg od dłuższego czasu chyba. Patrz, co robi. A to się chyba tam pod drzewem ci się aż zerwał. No. Ale wszedł tam gdzie zaczął? No, gdzieś tam przy te... Tam z wędką, jak się nie wiem, ale nawet nie pociągnął go mocno, tylko po prostu... No, może. Widzisz go? Chciałem zaprezentować taką moją nowinkę. Taki bardzo fajny wieszaczek na przypony, nie? Gotowy. Także przygotowujcie sobie parę przyponików. No i potem szybko na szybko złączkach pyk i... Super, można mieć zestawy, przypony gotowe na... Można nawet tu PV-ki. Pisze w instrukcji, że do 0,9 kg to uczymy, także można sobie z PV-eczkami powiesić. Super. To jest na magnesie, tam z tyłu jest magnes. A może wam pokażę, bo już tak... Widać się. O. Jest magnesik. Pokaż jeszcze raz ten magnes. O, magnesik. No. Proste. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Polecam. Prosty, fajny patencik. Nasza kolejna zasiadka dobiega już końca. Pomału żegnamy się z tym starorzeczem. Co tu dużo mówić, no. Złowiliśmy po karpiku i tego suma. Sumik oczywiście szybko został wypuszczony, bo jeszcze ma okres ochronny, także taki przyłów nam się trafił. Co? Łukasz miał super teraz rolkę na sam koniec, co widzieliście przed chwilą, no ale niestety rybka. Od razu poszła w zaczep i zostawiła mi tylko złudzenia. Nie wiem, dokładnie, co to było, ale nawet. Emocje były emocje mega. Emocje były, serce przyspieszyło, trochę krwi dopompowało. Także, no wszyscy karpika oprócz mnie, ja znowu o kiju. Ale życie, myślę, że na Pstrążnej się odkuje. Bo następna nasza zasiadka będzie na Pstrążnej, także obserwujcie kanał. Bardzo fajna woda. Nie jest jakaś super łatwa, nie? Także... Też nam dała tutaj trochę w kość, bo Łukasz zerwał, ja miałem dwie spinki, także no... Tak, dokładnie. Brania były, no... To nie jest tak, że się nic nie działo, bo były brania, ale no niestety rybki górą dzisiaj. Dajcie znać, czy podobają wam się odcinki z takich wód, to jest Zakole B. Czy lubicie właśnie takie dzikie wody, czy bardziej komercje, co wolicie oglądać, bo wiadomo, na takiej wodzie ciężej o rybę.
ale jest satysfakcja. Ja jeszcze nie znam tej satysfakcji, ale jak ją ciągłem, to już jest to. Tak, to jest są emocje. No i kolejny raz z naszą złotą kulką się okazała Bolsena, tak. Także to jest niesamowite, że kolejna woda, dzika woda, a Bolsena daje radę. Nie jest to w żaden sposób materiał sponsorowany, tak, a mógłby dokładnie być, ale no Bolsena na wszystkich na razie łowiskach. Od lutego do teraz, do maja nas zaskakuje. Efekty są naprawdę piorunujące, bo praktycznie zawsze jakaś ryba jest na Bolsenę. Czy sum, czy karp, czy też liny się zdarzały, ale zawsze ta Bolsena się pojawia, także... No, Bolsena to kulka na naszym kanale, no, wiodąca. No, praktycznie zawsze, zresztą widzicie, bo my... To nie jest tak, że tylko na Bolsenę mówimy, bo próbujemy też innych kulek, ale największe mamy efekty właśnie na Bolsenę, nie? Różnych kulek próbujemy, zawsze ktoś ma Bolsenę i akurat na tą Bolsenę jest branie. Podejrzane, nie wiem, kulka może i złota nie jest, ale srebrna już, jak dla mnie, na pewno. Dokładnie. Dajcie znać, czy wam się podobało. No i widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej. Hej.